Szczęść Boże, witam w kolejnym odcinku programu Bóg na Twojej drodze. Dziś o drodze, o pielgrzymowaniu, jak Boga doświadczaliśmy. Ja i mój dzisiejszy gość właśnie w pielgrzymowaniu. Wraz z księdzem Jackiem Prusińskim, dyrektorem czy szefem Płockiej Pielgrzymki, porozmawiamy o doświadczeniu pielgrzymowania. Zapraszam. Jacku, kiedy rozmawialiśmy wcześniej, trochę przygotowując się do tego programu, to chciałem cię zapytać, czy najpierw też powiedzieć trochę o moim takim doświadczeniu, skąd się wzięła fascynacja pielgrzymką, bo znamy się też między innymi jeszcze z czasów takich pielgrzymkowych. Ja pamiętam, że u mnie w domu, w rodzinie była taka tradycja, to znaczy tata chodził, moja siostra chodziła, to było przecudne doświadczenie. Jako 16-latka wraca po pierwszej pielgrzymce w życiu i pierwsze co wchodzi do domu i mówi: nie, cześć, witam, tylko za rok idę. Takie pierwsze jej radosne doświadczenie. Mój brat był i potem ja z przyjaciółmi razem zaczęliśmy chodzić w takim trochę nurcie rodzinnym. Moi przyjaciele potem z różnych powodów założyli rodziny, gdzieś weszli w jakieś związki, praca, nie mogli już chodzić. No a ja z racji tego, że jestem księdzem, to jakby wciągnąłem się w to doświadczenie pielgrzymowania. I u mnie to wychodziło z takiego doświadczenia rodzinnego. Jak było u ciebie? Skąd się, jak się w ogóle znalazłeś na tej drodze? U mnie to zupełnie inaczej można powiedzieć, ponieważ w mojej rodzinie zupełnie nie było takiego zwyczaju, nikt nie chodził. Natomiast w mojej rodzinnej parafii zawsze była dosyć taka duża grupa ludzi młodych, pewnie cię starszych ode mnie, którzy na pielgrzymkę zaczęli chodzić. Bardzo to jakoś wychwalali, to na przykład byli starsi ministranci, ja też byłem ministrantem, więc to tak nieraz słuchałem tych historii. I tak naprawdę to przykład troszkę starszych kolegów, koleżanek, którzy tworzyli taką dosyć silną grupę, w sumie z małej parafii. I oni chodzili i tak ich przykład pociągnął mnie do tego, żeby zobaczyć, spróbować. Kwestia matury. I właśnie ile miałeś lat? No to jest właśnie klasa, czy przed maturą. Przed klasą maturalną, okej. Przed klasą maturalną to był taki pierwsze wyjście. Ja trochę wcześniej, bo po ósmej klasie. Mówiłeś tutaj o kolegach, koleżankach, a słuchaj, masz kontakt z kimś teraz jeszcze? Masz jakąś wiedzę? Nie wiem, ktoś jeszcze chodzi? Czy jakoś... To znaczy, chyba z tej ekipy to już się ludzie wykruszyli. Też z tych racji, o których ty mówiłeś, że rodziny, chociaż mam takiego dobrego znajomego, który był jednym z tych, którzy mnie wciągnęli i on czasami się pojawia dzień, dwa na pielgrzymce, ale z tej ekipy to już raczej nie chodzą, bo to ludzie już w swoim wieku poważnym, ale nawet gdzieś się pojawiają już ich dzieci, nawet się pojawiają na pielgrzymce. I to jest takie sympatyczne, że taka sztafeta trwa, tego pielgrzymowania. To jest taki mój początek. Z kolego z klasy zresztą, on był pierwszy raz, ja pierwszy raz, żeśmy to w ogóle... Który jakoś... rok? Tak, rok 1996. A to granatowa. Granatowa grupa, czyli z Płońskiem związana. Zresztą przez wiele lat ja tylko w tej grupie chodziłem, to taka moja grupa. Łezka się kręci, ja wspominam zawsze Błękitną. Zaczynałem jako zwykły pielgrzym tubowy, potem pomocnik przewodnika, a po 10 latach zakończyłem jako przewodnik Błękitnej. To też ciekawe doświadczenie. Nie wiem, czy ty już byłeś wtedy szefem głównym, jak ja byłem przewodnikiem Błękitnej, chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie. Jeszcze to tak prawie, że się zazębiło, ale jeszcze nie. Ja od 2013, więc jeszcze nie. Słuchaj, to jest jedno, jakby z tego się rodziła nasza taka fascynacja pielgrzymowaniem. A teraz tak, no, na pielgrzymce jakby są różne motywy, ale też na różne sposoby doświadczamy Pana Boga. Jak postrzegasz takie pielgrzymowanie do Częstochowy?
to w jakich obszarach, w jakich przestrzeniach ty najbardziej doświadczasz Pana Boga? To jest też chyba na przestrzeni tych lat, to jest bardzo, bardzo różnie, tak bym powiedział. Ja pamiętam, jak tak jeszcze chodziłem, w sensie od początku do końca, to na przykład w takich trudnych fizycznie momentach, to dla mnie było takie, wręcz czasami takie wołanie do Maryi na przykład, o taką, o pomoc, siły. Więc w takich... Ale odciski, otarcia, jakieś... Jakiś kryzys fizyczny, okay. Tak. Jakiś brak sił, boląca noga, to w takich momentach na pewno czymś takim, co zawsze taki ślad we mnie zostawiało, to samo wejście na Jasną Górę. Mhm. To bez wątpienia jest... Wtedy jak chodziłem, to na pewno jest to przeżycie religijne, to wejście. Okej, okay, ale jak stoimy na alei, czy bardziej jak wchodzić do... Nie, właśnie to wejście jakby na ostatnio prosto, czy jakby wynurzenie się z miasta na ostatnią prostą i jakby to spojrzenie na ten klasztor jasnogórski, to dla mnie to przez lata było rzeczywiście wydarzenie religijne, gdzieś jakoś już głębiej przeżywane, z jakimś wzruszeniem, pewnie łza się zakręciła. Więc tu jak najbardziej też, ale ja też zawsze na przykład bardzo ceniłem różaniec na pielgrzymce z tymi intencjami. Ten różaniec długi, czasami trwający 5 czy 6 kilometrów samego odmawiania różańca. To wsłuchiwanie się też w te intencje ludzi, które tak bardzo takie czasami osobiste, głęboko z serca. To są takie, w pamięci mam takie doświadczenia rzeczywiście też religijne. Ja jako młody chłopak, tak jak też wspominam, to ja na przykład zawsze czekałem w ciągu dnia na konferencję księży. Dziś trochę inaczej na to patrzę, może dlatego, że też trochę się zmienia perspektywa, to te konferencje dziś głoszą do moi koledzy, często młodsi, i pewnie trochę inaczej na to patrzę. Natomiast dla takiego nastolatka czy człowieka, który ma około 20 lat, który na przykład jest w seminarium, to ja naprawdę czekałem, już trochę księży w pewnym momencie znając, kto przyjdzie, o czym będzie mówił, bo zawsze miałem takie doświadczenie, że te konferencje to jest takie wow. Czyli, że to jest coś innego niż... Tak, niż kazanie, które ksiądz mówi z ambony i mówi je tam 7 czy 10 minut, natomiast tu czasami te konferencje, teraz mnie też to się trochę zmieniło, chociaż też bywają długie, ale ja mam takie wspomnienie, że one były strasznie długie. A masz jakąś taką na przykład konferencję, która... Bo ja na przykład do dzisiaj pamiętam, nie wiem, Jarka Bukowskiego, który opowiadał na pielgrzymce o swoim wyprawie do Rosji, jak w ogóle trafił do Rosji. Albo pamiętam Tadka Jabłońskiego, który opowiadał o księdzu Popiełuszce. I jest kilka takich tematów i kilka takich konferencji, które jak gdzieś wiem i nawet zaczerpnąłem pewne myśli z tych. Masz jakąś taką, która gdzieś ci tak... Pewnie takiej jednej nie, ale ja pamiętam, że jak chodziłem jako taki początkujący kleryk albo i nawet jeszcze przed seminarium i granatową grupę prowadził ksiądz Jarek Cichocki, to ja jakby nie pamiętam szczegółów, ale pamiętam, że bardzo lubiłem słuchać jego takich wprowadzeń w dzień. On na przykład odwoływał się do różnych na przykład utworów muzycznych. Bardzo mi się to podobało, to tak najogólniej, ale też pamiętam taką konferencję, gdzie ksiądz opuścił grupę, bo go nie słuchali, więc... W trakcie, zdenerwował się, wyszedł, powiedział, ponieważ nie chcecie mnie słuchać, to ja opuszczam naszą grupę, oddał mikrofon, zatrzymał się, grupa poszła dalej, on został, dziś zacny proboszcz, natomiast takie doświadczenie, że się wkurzył po prostu na tych, którzy szli i go jakoś nie słuchali. To jest ciekawe, bo dla mnie to jest fascynujące. Ty opowiadasz o takiej przestrzeni twojej, nie? Że masz to wejście na Jasną Górę, że masz to doświadczenie właśnie tych konferencji, że to są takie przestrzenie, gdzie ty widzisz Pana Boga. A na przykład dla mnie pierwszym w ogóle to jest drugi człowiek.
Ja to po prostu zawsze byłem zafascynowany. Idę i spotykam kogoś, kto idzie ze mną w grupie i często zagadywałem, a co takiego się dzieje, siostro i bracie, że idziesz, że pielgrzymujesz. Pamiętam, w Miedzianej chodziła taka pani z Dąbrowy, przecudna kobieta, już blisko 80, mama księdza, kapucyna. Świetnie i zawsze z taką radością, jak tylko gdzieś ją spotykałem, to z taką radością, że za rok idzie, że za rok idzie. I tak to dla mnie pierwsze doświadczenie takie, spotkanie drugiego człowieka. I drugie, Bóg przychodzi do mnie bardzo mocno przez sakrament pokuty. Najpierw jak ja chodziłem, pielgrzymowałem, to doświadczenie mojego przeżywania sakramentu pokuty jako penitenta. I to też, nie ukrywam, że dzisiaj też walczę o to na pielgrzymce, żeby zawsze, jak jestem na pielgrzymce, gdzieś tam podejść i się wyspowiadać. A drugie to mnie jako spowiednika, nie? Że takie zafascynowanie też przeżywanie sakramentu pokuty. Czasem deszcz leje, czasem słońce, czasem jest naprawdę ciężko, nie masz siły, a jednak Bóg przychodzi i pokazuje, że On jest obecny w tej przestrzeni. Tak, to są takie ciekawe spostrzeżenia, że każdy z nas jakoś inaczej. To też jest takie ładne. Ale faktycznie, ja tak jak teraz ciebie słucham, to takie spotkanie z człowiekiem rzeczywiście na pielgrzymce jest takie mocne. No, tych ludzi jest dużo, ludzie są jakby ciągle są blisko. To jest też takie doświadczenie. I dodałbym jeszcze jedną rzecz. Mają czas. Idziesz i na przykład masz taki czas, że właściwie nie ma ani konferencji, ani nic, albo siedzisz wieczorem, nie pójdziesz przed telewizor, umyjesz się, jakoś tam ogarniesz i no jest taki czas na porozmawianie. To jest piękne, coś, czego dzisiaj myślę, że rzadko. A słuchaj, a też chciałem o tym porozmawiać, bo przyszedłeś długą drogę, byłeś zwykłym pielgrzymem, byłeś przewodnikiem grupy, chyba też granatowej. Też granatowej, tak. I biało-czerwonej? Nie, biało-czerwonej. Nie, tylko granatowej. Tak się, ale się teraz jesteś kimś, kto odpowiada za całą pielgrzymkę. W sensie jesteś przewodnikiem nie tylko jednej grupy, ale całej pielgrzymki. Ja pamiętam jeden rok, śmieję się, że do dzisiaj, że dwa razy poszedłem w służbach, pierwszy i ostatni. W 2006 roku byłem w służbie technicznej. Pięknie, cieszyłem się, że mogę służyć. Natomiast tak głęboko tęskniłem za pielgrzymowaniem, w sensie tuptaniem, że mówię nie, że to nie jest dla mnie, ja muszę iść. I na ile jakby ty widzisz taką formę pielgrzymowania, którą teraz przeżywasz, że pójdziesz może jeden, może dwa odcinki, jako szansę taką dla siebie, że w tym też widzisz obecność Pana Boga i że Bóg staje na twojej drodze. To rzeczywiście jest taka duża zmiana i chyba tak ciągle się tego uczę, takiego wyciągnięcia tego, co najważniejsze z pielgrzymki, żeby w tym całym natłoku organizacji, zajęć, żeby przeżyć rekolekcje, bo to też, tak jak powiedziałeś, ja wyrosłem z takiego zwykłego pielgrzymowania, więc to znam, w jakiś sposób też pewnie za tym tęsknię, choć to już jest jakby trochę takie zasłonięte przez te lata innej funkcji. Ale ja na przykład w pewnym momencie tak zobaczyłem, że na pielgrzymce na przykład nie ma różańca, jak jestem przewodnikiem. A, że ciężko ci się odmówić, tak? Tak, że jeśli jestem zwykłym pielgrzymem, to oczywiście różaniec jest. No trudno, tak, żeby nie było, jest naturalne. I ja jakby tak zacząłem szukać tego, gdzie ten różaniec i jak odmówić. Bo ciągle są jacyś ludzie wokół i ja nawet jakby doszedłem do takiego momentu, że ten różaniec to ja odmawiam w częściach, że no, trudno mi jakby znaleźć czas na cały, więc na przykład czekam na pielgrzymów, no załóżmy w łasku, to wchodzę do kościoła i dziesiątek różańca, do Zelowa wchodzę do kościoła dziesiątek. Okej, bo myślałem, tak, że to trochę tak w częściach, na przykład, nie wiem, spotykasz się z ekipą, jest, nie wiem, poranek, jest jakaś tam odprawa,
No i że stajecie w kółku, to teraz dziesiątek różnych. Nie. Raczej to jest takie indywidualne moje, ale to też takie poszukiwanie takiego czasu, żeby no, nie być tylko organizatorem, bo to, co mówisz, to jakieś takie pragnienie przeżycia rekolekcji, doświadczenia Pana Boga, no być na pielgrzymce i się nie modlić, no przecież nie o to chodzi. Niezależnie jaką funkcję się spełnia, więc to jest takie dla mnie ważne. I chociaż był taki moment, jak tak mówisz o tym, że z kimś, to rzeczywiście były takie ze dwie czy trzy pielgrzymki, gdzie była umowa z jedną osobą ze służby, że codziennie odmawiamy koronkę. A, rozumiem. Tak, że gdzieś tam szukamy i odmawiamy koronkę. A zapytam cię jeszcze o jedną rzecz, bo ja pamiętam, miałem jeden taki rok, to chyba był 2013, że przed samą pielgrzymką miałem prowadzić miedzianą, skręciłem nogę. Byłem na tej pielgrzymce, ale tak mogłem jeden, dwa dni, jeden, dwa etapy przejść. I pamiętam, że starałem się na przykład przyjechać wcześniej do miejsca, gdzie wiedziałem, że jest kościół, i usiąść w konfesjonale. I miałem raz taką sytuację właśnie, że usiadłem w konfesjonale i w ogóle przejeżdżał jakiś ksiądz, w ogóle związany z pielgrzymką, z niczym. No i podchodzi, czy może się wyspowiadać. I takiego, no jakby przygodności. Ale czy miałeś na przykład coś takiego, że nie wiem, śpicie na różnych plebaniach, w różnych domach, że na przykład ktoś chciał, nie wiem, z tobą pogadać, po prostu albo się wyspowiadać, albo takiego... Tak. To nawet to nie są jakieś wyjątkowe sytuacje, bo nawet w zeszłym roku to taka była historia w Buczku, czekamy na wieczorem na pielgrzymów. No i ktoś z miejscowych ludzi, no, widzi gościa w sutannie, więc podchodzi, pyta, czy może się wyspowiadać. Super. No więc i to nie jest jakiś odosobniony przypadek, to się rzeczywiście trafia. Ja myślę, że w ogóle to jest takie cenne na pielgrzymce, że księża są w sutannach. To jest od razu ten znak taki rozpoznawczy, nawet dla ludzi, którzy gdzieś tam się kręcą, może nawet nie pomyśleli o tym, ale ten widok księdza w sutannie jakby przyciąga. To takie moje doświadczenie. Gdybym tam pewnie stał pod koszulką, to nikt by nie wiedział, że ja jestem księdzem. Więc to są takie wcale nierzadkie doświadczenia. Ale bo ciekawe, bo tematem tego programu jest Bóg na twojej drodze. Ja o tym w ogóle nie pomyślałem, bo to jest dla mnie tak oczywiste, że chodzi się w sutannie, że to może być jakiś skarb i to może być znak dla kogoś. Znak Pana Boga i takiej obecności Bożej. No, to jest, ja myślę, że w ogóle jak się tak patrzy szerzej na pielgrzymkę, to jest ten znak dla wielu taki bardzo piękny, obecności, bliskości Pana Boga, ale są też takie przypadki drugie, że to jest czasami ta sutanna kole w oczy. To jest takie też doświadczenie ciekawe, że no, spotykamy po drodze też ludzi, którzy jakby nie rozumieją, nawet wręcz nie akceptują idei pielgrzymowania. I dla nich ten strój, jakim jest sutanna, wręcz jest takim jak płachta na byka. Więc to jest też takie ciekawe doświadczenie, które jest udziałem księży, a myślę, że jeszcze bardziej księży nieidących. Bo my czasami gdzieś stoimy i na przykład jakiś komentarz gdzieś usłyszymy, prawda? I taki nieprzychylny, ale no, to jest... Właśnie i te takie bardzo dobre przypadki, ale też no, takie trochę inne. O ile mówisz tutaj właśnie o takich trudnościach, to jeszcze cię zapytam, na ile jakby drugi człowiek może być też trudnością czy jakąś przeszkodą? Ja nie ukrywam, że to takie zapoczątkowanie, zafascynowanie pielgrzymką płocką zrodziło we mnie w ogóle taką fascynację pielgrzymowaniem. Gdzieś to się zaczęło potem wiązać z Camino, z pielgrzymką do grobu Jakuba. Ale też teraz nie ukrywam, że mocno rozwijam w sobie taką tradycję pielgrzymowania samotnego. Biorę plecak, czasem 3-4 dni do Warszawy, czasem dzień gdzieś tutaj tak do lokalnego miejsca. Taka stara, dobra tradycja, no kiedyś ludzie na odpusty chodzili. Więc też się wybrałem raz na Katarzynę Aleksandryjską do jednej z parafii na pielgrzymkę. Po prostu poszedłem sobie na odpust.
i takiego pielgrzymowania samotnego, bo czasem jest tak, że chcę, ja przynajmniej chcę pobyć sam. Mówiłem o tym, że ten drugi człowiek jest bardzo cenny i to jest też dla mnie taki znak Pana Boga, ale na ile na przykład ty przeżywasz to takie ciągłe bycie z ludźmi, bo mówiłeś, że ciągle ktoś jest, jako przeszkodę w spotkaniu Pana Boga na pielgrzymce? Myślę, że trzeba mieć tego świadomość, że tak może być, czyli ważne jest takie trochę zaplanowanie momentów, kiedy jestem sam. No, trzeba to tak bardzo świadomie do tego podejść, że trzeba odejść od ludzi. Ja czasami tak jak przez lata obserwuję pielgrzymkę, to na przykład nieraz widziałem księży, którzy odchodzili z brewiarzem, gdzieś tam w zborze idą. I miałem takie mieszane odczucia, bo raz, że sobie myślałem, no gdzieś tam poszedł, odsunął się od ludzi. Ale z drugiej strony, no może to jest też ważne dla konkretnego księdza na chwilę odejść. A świadectwo takie. Też, ale i że on się nakarmi. Nakarmi się na przykład Słowem Bożym, prawda? Że wciąż właśnie jest to słowo ludzkie bardzo, bardzo blisko, natomiast no też ładne. Też ładne, że szuka tej takiej przestrzeni, gdzie jest sam na sam z Panem Bogiem, bo rzeczywiście myślę, że to w ogóle każdy pielgrzym się powinien z tym jakoś trochę pozmagać, żeby z pielgrzymki nie uczynić spotkania towarzyskiego z innymi ludźmi tylko. Natomiast no, ja myślę o takich momentach jak adoracja na pielgrzymce. Czasami takie wieczory robimy. Czy nawet wejść po obiedzie, jak obiad jest przy kościele, na chwilę do kościoła. To jest takie bardzo indywidualne, ale myślę, że bardzo potrzebne i może nawet za mało o tym mówimy. No, czyli w takich przestrzeniach prywatnego wyjścia gdzieś, odejścia jakby na bok tak, trochę. Tak, szukasz. Tak. To trochę tak ewangelicznie, no Pan Jezus, który gdzieś tam na bok odchodzi, żeby zaczerpnąć siły, żeby pomyśleć, pomodlić się w tej swojej intencji, bo ja w ogóle jak patrzę na naszą pielgrzymkę diecezjalną, to ona, myślę, że te 9 dni to jest tak akurat. Że człowiek się nie zdąży też tak jakby zmęczyć, takiego zmęczenia materialnym, że ludzie, którzy są wokół, no mogą też w pewien sposób już, nie wiem, jakoś drażnić, bo w czymś przeszkadzać. Więc akurat jest te 9 dni. Tak. To jest też takie moje doświadczenie. Okej. Okay. Ile razy? Ile byłeś? Pamiętasz? Dużo, no. Pewnie około 25 to tak wychodzi. To już ładnie. Ja 20, myślę, że 20 w sumie by się zebrało, bo miałem takie pielgrzymki, że byłem na przykład na 3, na 5 dni, gdzieś tam na kawałek dojeżdżałem rzadko. Chyba nie miałem takiego roku, albo może niewiele było takich lat, gdzie w ogóle nie pojawiłeś. Co dalej z pielgrzymką? Bo były trudności przez pandemię, wszyscy to przeżywaliśmy. Co nas czeka? Ja myślę, że wszystko na to wskazuje, że będzie taka tradycyjna pielgrzymka, do jakiej ludzie przywykli przez lata. Na dziś, czyli druga połowa marca, jakby nie widzę przeszkód, żeby nie było takiej tradycyjnej pielgrzymki. Zresztą już pewne działania w tym kierunku idą, coś się dzieje tak pewnie, to jakby nie jest widoczne, ale to się dzieje, zawsze tak było, że wiele miesięcy przed, więc ja mam taką głęboką nadzieję, że taka tradycyjna, normalna pielgrzymka. Słuchaj, zapytam jeszcze o cyferki, bo pamiętam, ja nie wiem, jak szedłem, to było 2001 rok, pierwszy raz, no to ponad 3000 pielgrzymów i pamiętam, że jak, to do dzisiaj mam taki obraz, wchodzimy do Woźniakowa, tam jest drugiego dnia obiad u Salezjanów, jako grupa ostatnia i tak człowiek właściwie bez nadziei tylko podchodzi zobaczyć do garków i się orientuje, że widać tylko do dna i wyciągasz konserwę z plecaka.
No teraz jak szacujesz, bo ludzie przyjeżdżali autobusami, te grupy, czy sumowałeś jakąś tą liczbę? Bo tak wspólnie rozmawialiśmy, że ta była tendencja taka spadkowa, ale ona się zatrzymała tak mniej więcej na 1000-1200 pielgrzymach rocznie w każdym roku. Jak myślisz, co będzie po pandemii? Czy to wróci, czy... Szalenie trudne pytanie w ogóle, bo znaczy trudno o szacunki i zresztą to nawet co roku, bo ja takie pytania to ja słyszę i nawet ktoś mnie tam pyta tuż przed pielgrzymką, no ile będzie, no nie wiem ile będzie, natomiast jakby ta tendencja, która się pojawiła, to już dosyć dawno, około 10 lat temu, gdzie było takie tąpnięcie i duży spadek. Natomiast jakby nie licząc tych ostatnich dwóch lat z pandemią, to ta liczba 1200-1300, ona się tak utrzymywała. Choć statystyki są, jak to statystyki, czasami trochę mylące, bo ktoś się pojawia dzień, dwa, trzy. A się zapisze. No zapisze się, więc zresztą chyba też nie do końca o to chodzi, żeby teraz się bawić w jakąś buchalterię i tam się zachwycać albo martwić mocno. To chyba takie nasze polskie trochę, że no, pierwsze pytania się księża spotykają po rekolekcjach, jeszcze dużo ludzi było. Ale masz rację. To jest pytanie zasadnicze. Pierwsze, ktoś wraca z mszy świętej, nie wiem, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia Polsko, czy dużo było ludzi. To trochę takiej w nas siedzi, natomiast no myślę, że niepotrzebnie aż tak to, bo trzeba się cieszyć z każdego pielgrzyma. Oczywiście jak ich jest dużo, to dobrze. Natomiast no, też trzeba zawsze zauważać tych duchowych pielgrzymów, ludzi, którzy duchowo towarzyszą. Dziś to jest łatwiejsze w sensie takiego jakby połączenia się, bo jakiś apel jest fajnie robiony w parafii, więc to pielgrzymowanie najlepiej jak jest oczywiście na własnych nogach, ale też dobrze, że tak dużo ludzi towarzyszy pielgrzymce, pamiętają, przyjeżdżają na weekend, bo na przykład tak jak w tym roku pielgrzymka się zaczyna w sobotę, no to ja od razu wiem, że ta sobota, niedziela to będzie dużo więcej ludzi niż gdyby się pielgrzymka zaczynała w środę. To jest trochę taki problem organizacyjny, jak zrobić rekolekcję, pewną ciągłość. Bo będą dwa dni dla tych, którzy... No na przykład, prawda? Choć ja myślę, że samo pielgrzymowanie, ten trud już jest czymś takim bardzo, bardzo pozytywnym. No, znamy księdza, który nie mogąc iść na pielgrzymkę, bo była pandemia, to codziennie przez 9 dni właśnie pielgrzymkowych chodził ze swojej parafii do jednego sanktuarium. Także gratulujemy, życzymy też takich inicjatyw, żeby spotykać Boga na drodze. I chyba pozostaje nam zaprosić. 14. Tak jak od 40 lat pierwsza pielgrzymka diecezji płockiej, 41 nawet. Rusza 6 sierpnia, sobota w tym roku z katedry płockiej, 6 rano, 14 mam nadzieję dojdziemy i zapraszam serdecznie do pielgrzymowania pieszego. My się też wybieramy, ja mam nadzieję też dotrzeć. A jak nie możecie Państwo pielgrzymować, to zapraszamy przynajmniej na tą mszę do katedry. Tak, i na duchową ewentualnie. I na duchową. Tak. Zapraszamy, pielgrzymujmy, żebyśmy wspólnie uczyli się spotykać Boga na drodze naszego życia, dziś przez drogę pielgrzymki. My z księdzem Jackiem mieliśmy tą łaskę spotkać też Boga na pielgrzymce. Zapraszamy Was też do tej drogi. Dzięki za słuchanie. Z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję.